Koncert bajkowy. Taki tytuł nosi wokalne, artystyczne przedsięwzięcie organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury. Na scenie tytułowe bajkowe piosenki wykonają uczestnicy sekcji wokalnych prowadzonych przez instruktorki Aleksandrę Skonieczną oraz Olgę Fidrysiak. Koncert odbędzie się w piątek 25 czerwca o godzinie 18 przy udziale 50% publiczności w reżimie sanitarnym. Biletem wstępu jest stosowne zaproszenie. Tego samego dnia, 25 czerwca, w Fabryce Wełny odbędzie się charytatywny pokaz sztuki pod tytułem Olimp, czyli Skok na kasę, w wykonaniu grupy teatralnej dla niepoznaki działającej w Miejskim Ośrodku Kultury. Jej członkowie zagrają w szczytnym celu na rzecz Rafała Dzwonnika, policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach. Mężczyzna potrzebuje pomocy w walce z najbardziej złośliwym spośród wszystkich nowotworów, glejakiem wielopostaciowym czwartego stopnia lewej półkuli. Na portalu zrzutka.pl trwa zbiórka na jego leczenie. Biletem wstępu na spektakl, który rozpocznie się o godzinie 18, jest potwierdzenie wpłaty w wysokości minimum 20 zł na leczenie Rafała. Pieniądze muszą być wpłacone na zbiórkę prowadzoną na wspomnianym portalu zrzutka.pl. Co istotne, wpłata ta musi być dokonana w dniu spektaklu. Przypomnijmy, Olimp, czyli Skok na kasę, to pełnowymiarowy spektakl o sile kultury. Rzecz dzieje się w antycznej Grecji na Olimpie, gdzie trwa nieustająca impreza. Ambrozja leje się litrami, a znudzeni bogowie wymyślają coraz to nowe rozrywki. Wydawałoby się, że nic nie zachwieje olimpijskiego raju i sielankowego życia bogów, aż do dnia, gdy okazuje się, że skarbiec zieje pustkami. Bogowie stają przed dylematem, komu obciąć dotacje, aby przetrwać trudne czasy oczekiwania na wpływy do budżetu. Żaden pomysł nie wydaje się dobry, a czas ucieka. Pewnego dnia Zeus wpada na pomysł, aby cofnąć pieniądze przeznaczone na kulturę. Oj, będzie się działo, gdy muzy odpowiedzialne za poszczególne dziedziny kultury i sztuki postanowią Zeusa przechytrzyć. To dwugodzinna komedia z przesłaniem pełna muzyki, śpiewu i tańca, ciesząca się niesłabnącym powodzeniem. Ostatnio była grana również w MOK-u. Gościnnie z członkami dla niepoznaki wystąpią dzieci oraz osoby niepełnosprawne. Muzeum Miasta Pabianic zaprasza do udziału w tegorocznej akcji Lato, w ramach której w lipcu i sierpniu organizuje letnie spotkania muzealne. O szczegółach akcji w programie Na jeden temat tuż po drogowskazie kulturalnym opowie Justyna Ruszkiewicz, specjalista do spraw oświatowych w Muzeum Miasta Pabianic. Jak wiadomo, w sobotę rozpoczynają się wakacje. To czas wolny od nauki w szkole oraz okres urlopów. Pomysłów na jego spędzenie jest bardzo wiele. Jednym z nich może być choćby wakacyjna przygoda z kinem Tomi, które w tym czasie zaprasza na najnowsze premiery ze świata kina. Będą filmowe propozycje zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych kinomaniaków. I tak, już w piątek 25 czerwca kino zaprasza nieco starszych na kontynuację hitu Ciche miejsce 2 oraz na długo wyczekiwany film Na rauszu i oscarową produkcję Ojciec. Ciche miejsce 2 to amerykański horror. W następstwie dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce w domu Abbottów, rodzina musi stawić czoła temu, co dzieje się poza domem, temu, jak wygląda teraz świat. Wie, że kluczem do przetrwania jest cisza. Idąc w nieznane, Abbottowie szybko przekonają się, że tajemnicze stworzenia, które do ataku prowokuje dźwięk, to nie jedyne zagrożenie. Film Na rauszu to laureat Nagrody Oscara w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Film opowiada o grupie przyjaciół, nauczycieli w szkole średniej, zainspirowanych teorią, że skromna dawka alkoholu w organizmie otwiera umysły na otaczający nas świat i pozwala lepiej w nim funkcjonować. Prawdopodobnie jest mnóstwo dzieci w wieku szkolnym, które żałują, że ich nauczyciele nie są na co dzień pod wpływem. Czy lekcje i szkoła nie byłyby łatwiejsze, gdyby twoi nauczyciele nie byli na nieustannym lekkim rauszu? Cóż, z takim właśnie pomysłem zmierzą się bohaterowie filmu Tomasa Winterberga. Gdy rozpoczynają eksperyment, starają się utrzymać stały poziom alkoholu we krwi przez cały dzień pracy. Nie spodziewają się, że będzie miał bardzo różne skutki dla każdego z nich.
Kolejna wspomniana propozycja to dramat Ojciec. To przejmujący obraz o przemijaniu i miłości. Laureatka Oscara Olivia Colman gra Annę, która stara się opiekować 80-letnim ojcem, którego gra Anthony Hopkins, laureat Oscara. Anna martwi się stanem ojca, który wykazuje oznaki demencji. Anthony ma raz lepsze, raz gorsze dni. Potrafi kaprysić, odrzuca kolejnych opiekunów proponowanych przez córkę. Anna widzi, jak ojciec powoli gaśnie. Film wspaniale pokazuje relacje ojca i córki, jest pełen refleksji nad kruchością ludzkiego życia. Film ten otrzymał 6 nominacji do Oscara, został nagrodzony statuetką za najlepszy adaptowany scenariusz dla Floriana Zellera i Christophera Hamptona oraz dla najlepszego aktora Anthony'ego Hopkinsa. Film wcześniej został uhonorowany 2 nagrodami BAFTA. Scenariusz filmu Ojciec został napisany przez Christophera Hamptona na podstawie sztuki Floriana Zellera, jednego z najbardziej znanych dramatopisarzy. Zeller jest też reżyserem filmu i jest to jego debiut. Film był pokazany na festiwalu w Sundance i od razu zyskał wielkie uznanie krytyków i publiczności. Przypominamy również, że 25 czerwca w kinie Tomi odbędzie się mini-maraton filmu Piła. Od 21.15 będzie można obejrzeć 2 filmy. Pierwszy z nich to Piła Dziedzictwo. Miasto paraliżuje strach, gdy policja odkrywa kolejne zmasakrowane zwłoki. Media rozdmuchują teorie o seryjnym mordercy, ale detektywom nie udaje się ustalić żadnego wspólnego mianownika, który łączyłby wszystkie zabójstwa. Aż do dnia, gdy na jaw wyjdzie jeden makabryczny szczegół, który rzuci podejrzenia na dobrze znanego policji mordercę Johna Kramera. Problem w tym, że Kramer nie żyje. Po nim o 23.00 rozpocznie się Spirala, nowy rozdział serii Piła. Pozostający od lat w cieniu swego słynnego ojca, weterana Wydziału Zabójstw, detektyw Ezekiel Zeke Banks i jego nowy policyjny partner prowadzą śledztwo w sprawie sadystycznych morderstw, które przypominają serię krwawych zbrodni sprzed lat. Przekonany o swojej przenikliwości, Zeke nie zdaje sobie sprawy, że krok po kroku daje się wciągnąć w wyszukaną i przemyślaną grę. W szalonym umyśle mordercy zrodził się plan tak okrutny, że nawet policyjni weterani nie wyobrażają sobie tego, co nadchodzi. Na koniec zapraszamy na letni, wakacyjny przegląd nowości wydawniczych. Mam tutaj 2 wydania jednej książki i już jak są 2 wydania, to wiadomo, że mamy do czynienia z całkiem dobrą pozycją. Jest to Sztuka leniuchowania o szczęściu nic nie robienia Ulricha Schnabla. Autor jest niemieckim redaktorem, dziennikarzem w dzienniku Die Zeit. Ma też wykształcenie fizyczne, ale książki, o których pisze, wcale nie są o fizyce, ale o właśnie leniuchowaniu. Sam autor określa te książki jako poradniki dietetyczne dla sfery umysłu. Na pewno znają Państwo taki typ człowieka, który cały czas gdzieś pędzi, leci, nie ma nigdy na nic czasu. A nawet jeżeli usiądzie na chwilę, żeby odpocząć, to od razu wstaje, bo przypomina mu się jeszcze 10 tysięcy rzeczy do zrobienia. Właśnie dla takich książek, dla takich ludzi powstała ta książka. Pozwala nam ona spojrzeć z dystansem na to, jak bardzo ta nasza kultura współczesna zmusza nas do ciągłego pędzenia, doskonalenia się, ponieważ gdy stoimy, to tak jakbyśmy się cofali. W tych książkach są różne anegdoty i fakty, które pozwalają nam wyzbyć się tego poczucia wstydu czy też niepokoju związanego z tym, że no, czasem sobie trochę poleniuchujemy. Autor twierdzi, że leniuchowanie to wcale nie jest leżenie plackiem, brzuchem do góry, ale określa to bardziej w taki szeroki sposób, bo leniuchowaniem jest dla niego to wszystko, co ma wartość samą w sobie, czyli nie można tego mierzyć, powiedzmy, pieniędzmi czy też jakimś prestiżem,
ale dają nam one radość i rozwijają nas bardziej duchowo. Czyli to mogą być na przykład jakieś spotkania z przyjaciółmi, dobre rozmowy, spacery, rozwijanie hobby, a także na przykład niektóre formy pracy. Także polecam tą książkę każdej osobie, która czuje, że czasami w tym codziennym biegu czegoś brakuje. I myślę, że wszystkim dzisiaj przyda się taka chwila wytchnienia. Ta książka na pewno ją zapewni. Polecam. Blondynka na Hawajach Beaty Pawlikowskiej, znanej podróżniczki. Książka opowiada o jej przygodach, o jej podróżach właśnie na Wyspy Hawajskie. Oprowadza czytelnika po wyspach, zaznajamia z bogatą kulturą, historią i wierzeniami etnicznej ludności. Każdy rozdział ma też kody QR, które odsyłają do internetu, gdzie można obejrzeć filmiki nagrane przez panią Beatę. I to trochę wydłuża lekturę książki, ale czyni ją przez to bardziej namacalną i bardziej taką wiarygodną. Tą pozycję i wiele innych Beaty Pawlikowskiej można znaleźć u nas w Bibliotece Głównej przy ulicy Świętego Jana 10. Polecam na wakacje. Książka Nelly Rapp i Potwór morski w Górskim Jeziorze. Jest to książka autorstwa Martina Wittmarka i Krystyny Alvener. Opowiada ona o kolejnej historii małej dziewczynki o imieniu Nelly, która ze swoimi rodzicami wyjeżdża na kemping, który się nazywa Górskie Jezioro. W pewnym dniu dziewczynka odkrywa, że na dnie jeziora mieszka tytułowy potwór. Książka jest pisana z lekkim dreszczykiem i polecam ją dla dzieci, które właśnie lubią tego typu książki i które lubią dobrą zabawę podczas lektury.